Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbach z kart Tarota. Dzisiaj talia Złoty Tarot. To jest talia polska. Duże karty, jak widzicie. Piękne wydanie. Niestety nie bardzo wygodne w pracy, ponieważ duże karty, ale piękne wydanie. Widzicie, Złoty Tarot. To jest ta polska seria, która jest zakupiona we Wrocławiu. Książeczkę mamy do tej serii z tłumaczeniem kart, jeśli ktoś się dopiero na przykład uczyć chce. Więc, kochani, dzisiaj wyciągnę trzy karty tarota. Zobaczymy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj mój kanał. Zostań z nami. I kochani, oglądaj moje premierki na różne tematy, wskazówki, drogowskazy. Pamiętajcie, że są to wróżby kolektywne. Każdy ma brać docelowo coś dla siebie z tego, by rozwijać się duchowo, emocjonalnie, mentalnie, by rozwijać się spirytualnie. Kochani, karty to porady, wskazówki, by przemyśleć sprawy jeszcze raz, żeby zainspirować Was do podjęcia decyzji, do pójścia być może inną drogą. Zapraszam serdecznie, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Trzy karty wyciągnę. Co było? Co jest? I co będzie? W przełożeniu zobaczymy. Mamy dwie buławy, czyli nie wiemy, co zrobić. Musimy podjąć jakąś decyzję ważną. Nie wiemy, jaką decyzję właśnie podjąć, jaki rezultat, tak, ma być. Boimy się, być może jeszcze jesteśmy pasywni w działaniu, ponieważ zastanawiamy się właśnie, co zrobić, tak? Mamy dwie drogi jakby do wyboru, dwie kwestie i zastanawiamy się, jak się zdecydować, w którą stronę pójść. Dobrze, co było? Przeszłość. As kielichów, czyli jakaś szansa na miłość, która się pojawiła. Być może poznaliście kogoś, być może jest tutaj nowa jakaś relacja, być może zakochaliście się, być może są jakieś nowe emocje, nowa miłość w Was. Także tutaj jakby kogoś właśnie poznaliście lub jeśli nie, to jakieś sprawy, które lubicie, chcecie robić, tak? Coś z pasją powiedzmy. Co jest? Sześć mieczy. Wow, blokady. Kochani, sześć mieczy. Kompletne blokady, odejście intelektualne, mentalne, zostawiacie sprawy za sobą, wyruszacie w podróż w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych pomysłów, nowych projektów, nowego początku. Macie blokady, być może się boicie, ale chcecie te stare sprawy za sobą zostawić i pójść w nowe. Widzicie podróż statkiem, czyli być może nawet wyjazd, przeprowadzka, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania. Jakaś podróż. Także tutaj to, co jest teraz ważne, to jest totalna jakaś zmiana. I nie bójcie się tego, nie blokujcie, tylko pójdźcie za tym, co lubicie, co kochacie, co jest waszą pasją, tak? Realizujcie to. Co będzie? To jest jeszcze najważniejsza karta w tym układzie, ponieważ zobaczymy, jak sprawy się rozwiną. Wow, cesarz. Cesarz, jakiś mężczyzna być może wam tutaj pomoże. Cesarz. Oczywiście to jest ktoś na stanowisku z pewnym statutem, tak? No, z potężnym statutem i finansowym, i społecznym uznaniem, i ktoś, kto jest władczy, ktoś, kto ma tutaj w ręku jakby tą władzę i decyzję. I tutaj być może ktoś taki wam, kochani, pomoże, tak? Oczywiście cesarz też może być jakąś osobą na stanowisku, gdzie musicie się doradzić, poradzić, by ktoś wam pomógł, jeśli macie tutaj za dużo lęków, blokad, jeśli za dużo różnych jakichś spraw, tak, do wyjaśnienia. Więc tutaj cesarz to osoba, kochani,
Spod znaku barana planeta, kochani, no baran, czyli Jowisz, Mars, gdzie jest działanie, gdzie jest aktywność, gdzie jest siła działania, tak? Także tutaj, nie wiem, albo ktoś Wam pomoże, albo kogoś takiego poznacie, albo musicie kogoś takiego się właśnie poradzić, doradzić, by doprowadzić swoje sprawy tutaj związane z wyjazdem, z przeprowadzką, z nowym jakimś kontraktem, z nową pracą czy z nową relacją tutaj, żeby to wszystko powiodło się dobrze. No być może ta miłość, tak? To jest ktoś, kto jest pod znaku barana i kto jest takim silnym cesarzem, tak? Kto będzie po prostu jej cesarz, to też dobra partia oczywiście na relacje, tak? Nie zapominajmy, to jest osoba o statusie, o szacunku dużym, duże poszanowanie. Także być może kogoś takiego rzeczywiście poznacie, kto tutaj trzyma wszystko w ręku i potrafi po prostu tutaj Wam pomóc, pokierować sprawami i przejąć inicjatywę, wziąć odpowiedzialność i po prostu podjąć jakieś ważne decyzje z Wami. Takie mamy dzisiaj karty. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila. Ja napiszę Wam, jakie są zestawy wróżb. Do usłyszenia już wkrótce.